Witam Was bardzo serdecznie w Get Ready With Me. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam ten makijaż. Jest to prosty, stonowany makijaż na leniwe dni, kiedy Wam się nie chce zbytnio malować, ale chcecie wyglądać w miarę jak ludzie. Ja ostatnio często miałam takie dni, dlatego postanowiłam, że nakręcę dla Was filmik i pokażę Wam, jak wyglądała moja ostatnia rutyna. Nagrywam już trzecie Get Ready With Me w przeciągu 2 tygodni. Jestem taka zła, ponieważ nagrałam te 2 Get Ready With Me, wyedytowałam, wgrałam i jakoś, nie wiem, jakoś mi się po prostu nie podobały i nagrałam jeszcze raz teraz i mam nadzieję, że to Get Ready With Me mi się spodoba i wejdzie dla Was w piątek, mam myśl, więc dzisiaj dla Was, że wejdzie na kanał i że w końcu będę zadowolona, tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, dobra, ale koniec mojego gadania, przejdźmy do rzeczy, przygotujcie się na moją twarz bez makijażu. Okej, więc ja już moją twarz nawilżyłam kremem z Ivostinu i odczekałam około 15 minut, tak więc zawsze odczekajcie, zanim nałożycie bazę czy podkład, wtedy ten krem lepiej się Wam wchłonie w twarz. Bazę, którą dzisiaj użyję, to baza z Benefitu The Professional i nakładam ją na tyle feta. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta baza z Benefitu i szkoda, że dostałam w tym zestawie świątecznym tylko tę małą próbkę, ale myślę, że się kiedyś skuszę i kupię pełnowymiarową bazę. Ale jest niesamowita, tak więc jeżeli się zastanawiacie, to bardzo Wam polecam, ja na pewno skuszę się na pełnowymiarowy produkt. Okej, więc kiedy bazę już nałożyliśmy, możemy przejść do podkładu. Ja dzisiaj użyję Rimmel Wake Me Up, jako że moja cera dzisiaj nie wygląda zbytnio na wyspaną i jakąś ożywioną, tak więc ten podkład na pewno nam w tym pomoże. Okej, więc tak wygląda mniej więcej jedna warstwa podkładu. Ja troszeczkę dołożę tutaj w okolicach oczu, tylko dlatego, że tam najbardziej moim zdaniem u mnie widać, że jestem zmęczona. Tak więc troszeczkę tego dołożę i może w strefie T. Ok, więc tak wygląda gotowy podkład. Teraz nałożę korektor pod oczy i ewentualnie w jakieś miejsca, gdzie mam takie zaczerwienienia. Ja używam tego korektora z L'Oreal True Match i bardzo Wam go polecam. Głównie nakładam pod oczy i tutaj w kąciki, bo ja mam tutaj takie aż fioletowe wory pod oczami. Ok, oprócz tego troszeczkę tutaj i troszkę tutaj. I to wszystko rozprowadzam palcami, ponieważ najlepiej mi się wtapia korektor w cerę. Ok, więc tak wygląda skończony korektor. Teraz wszystko przypudruję, żeby wszystko zostało w miejscu. Ja aktualnie kończę mój puder prasowany z Inglota. Nie pokażę Wam go teraz, bo jakbym otworzyła, to wszystko by się po prostu wysypało. Ale jest to puder prasowany z Inglota, bardzo Wam polecam. One same mają już w sobie trochę krycia, bym tak powiedziała. Ponieważ ja czasami jak nałożę sam puder, to moja skóra wygląda bardzo dobrze i daje ten puder trochę krycia, tak więc dlatego ja też nie przesadzam na przykład z podkładem w tych miejscach, gdzie po prostu nie potrzeba. Ok, więc w tej chwili zazwyczaj nakładam jakąś pomadkę nawilżającą, bo zanim przejdę do ust, to zdążą się one nawilżyć.
tej chwili używam Maybelline Baby Lips, ja mam w Cherry Me i nakładam. Nakładam ją tylko głównie po to, żeby nawilżyć usta. Ok, i w tym momencie mogę przejść do brwi. Ja używam w tej chwili Eyebrow Kit z Elfa. Mam bardzo fajne kolory. Ja w sumie używam tylko tego jaśniejszego odcienia. Tutaj po drugiej stronie jest wosk, ale ja raczej rzadko go używam, ponieważ przyczesuję brwi przezroczystą maskarą. Tak więc użyję tego jaśniejszego cienia, aby uzupełnić moje brwi. Nie robię tego cię jakoś bardzo precyzyjnie, ponieważ chcę, żeby wyglądało to w miarę naturalnie. Jak widzicie, ja mam dzisiaj dosyć ciemne brwi tylko dlatego, że jakiś czas temu robiłam henne, ale jak mam jaśniejsze brwi, bo już na przykład minęły 2, czasem nawet 3 tygodnie od robienia henny, to wtedy bardziej jestem precyzyjna przy robieniu brwi. Więc tak to wygląda. Teraz biorę moją kredkę do brwi z Rimmela i korzystając z tego grzebyka tutaj, wyczesuję brwi i usuniemy nadmiar po prostu tego cienia, który nałożyliśmy, żeby to wyglądało jeszcze naturalniej. I teraz mogę nałożyć już bezbarwną maskarę. Moja, jak widzicie, już jest trochę brudna, ale to nic nie szkodzi. Zawsze się ubrudzi od tego cienia, bo przecież jak malujemy, no to jest oczywiste. Tylko przyczesuję, żeby były one w miarę w miejscu. Oj, pomalowałam sobie włosy, no super. I teraz przechodzę do malowania oczu. Dzisiaj używam tylko jednego cienia, nie szaleję. Jest to cień z paletki Urban Decay Naked 2 o nazwie Izyky. Nie wiem, czy to jest jakiś skrót, ale jest to trzeci od końca odcień, bardzo ładny. Ostatnio jakoś bardzo mi się spodobał i zaczęłam się nim malować prawie codziennie. W ogóle ostatnio polubiłam bardzo cienie, które mają w sobie właśnie te drobinki. Jakoś odeszłam od tych matowych cieni. Nie wiem w sumie czemu. I teraz blenduję, żeby to wszystko ładnie tutaj rozprowadzić. To tyle. Teraz nakładam tusz do rzęs. Teraz używam Benefit Day Real. W sumie w tym Get Ready With Me uwzględnię wszystkie te rzeczy, które miałam w tym zestawie świątecznym. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają niektóre produkty, to może się teraz przekonać. To zabieramy się do tuszowania. Więc tak wyglądają pomalowane górne rzęsy. Teraz troszeczkę delikatnie pomaluję dolne. I to praktycznie wszystko, co ostatnio robiłam, jak się malowałam. Byłam strasznie leniwa, tak więc wybaczcie. Ale oprócz tego jeszcze zostały nam usta i policzki. Jeśli chodzi o policzki, to standardowo używam różu ze Slicka w odcieniu Rose Gold. Bardzo piękny róż, mój ulubiony, już nie będę Wam się 10 razy powtarzać. I bardzo delikatnie tym razem po prostu przejeżdżam po kości policzkowej. Dokładnie. 2 razy i to mi wystarcza.
I oprócz tego nie konturuję już twarzy bronzerem, tylko po prostu nakładam Benefit na usta. Tak więc na usta używam Benefit, który miałam w tym zestawie świątecznym, który dostałam od rodziców. Nakładam na usta. I tak się prezentuje Benefit. Moim zdaniem to jest niesamowity i uniwersalny produkt. Jeszcze Wam mogę pokazać, troszeczkę nałożę na policzki, jak to się prezentuje. Na początku się trochę bałam, bo to macie uczucie, jakbyście nakładały lakier do paznokci na twarz, no bo taka formuła. Wklepujecie. I tyle. Jeżeli chcecie bardzo intensywny efekt, to musicie naprawdę parę razy to nałożyć. Ja myślałam, jak nałożyłam, że Boże, jakie czerwone, ale bardzo szybko to się wchłania, więc nie ma jakiegoś dramatycznego efektu. Tak więc to wszystko, co robię, jak widzicie, nie jest to nic wielkiego, raczej bardzo minimalistyczny look, ale kiedy jest tak zimno na dworzu i wiem, że muszę wyjść tylko załatwić 2-3 sprawy na przykład, no to nie chce mi się jakoś malować, siedzieć, robić tą kreskę eyelinerem, jakoś szykować się nie wiadomo gdzie. Wolę to zrobić szybko, pomalować się i mieć to z głowy. Wiele z Was też mówiło, że ładniej mi w takim bardziej stonowanym makijażu, tak więc postanowiłam się Was posłuchać i ostatnio używałam bardzo mało kosmetyków, albo używałam po prostu coś do oczu, do brwi, w ogóle prawie podkładu przez ostatni tydzień nie używałam, tak więc bardzo stonowany makijaż nosiłam, muszę Wam powiedzieć. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało to Get Ready With Me, takie gadane. Ale postanowiłam, że pokażę Wam, jak ostatnio się malowałam, bo widziałam, że zawsze lubiłyście oglądać te Get Ready With Me. Wszystkie produkty wypiszę Wam poniżej, więc oczywiście tam możecie sobie sprawdzić, jeżeli Was coś interesuje. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Twittera, Facebooka, bloga, wszystkie linki znajdziecie poniżej. Niedługo z Emilem wyjeżdżamy do Niemiec, tak więc czekajcie na vlogi, będą codziennie, to znaczy pierwszy i drugi dzień będą połączone i ostatni, z przedostatnim też będą połączone, ponieważ to jest podróż i ona jest w sumie wieczór, noc i rano, tak więc nie ma sensu i nie ma zbytnio jak wstawić vloga pierwszego i ostatniego, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Tak więc czekajcie na vlogi, do zobaczenia i widzimy się następnym razem, pa pa!